Słuchajcie, chcę dzisiaj mówić na temat zasilających się stawów. Ostatnio często słyszę zasilające się stawy. Jestem częścią takich rozmów, jestem świadkiem takich rozmów. To się cały czas mieliło i przewijało w ostatnim czasie, więc mówię, okej, to jest po prostu istotne dla nas w tym momencie, więc chcę o tym mówić. I powiem wam tak. Są osoby, również u nas, które powinny korzystać z zasilających się stawów, ale tego nie robią. A są osoby, które już powinny zasilać inne stawy, a tego nie robią. To, co mówiła Matylda dzisiaj. Z czego to wynika? Z tego, że nie mamy w pełni zrozumienia, o co chodzi z zasileniem się stawów, jak to powinno funkcjonować. I chcę, żebyśmy dzisiaj sobie to wszystko poukładali, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości. Bo wiecie, bo kiedy nie stoimy na prawdzie, tylko na domysłach, na doświadczeniach, to bardzo łatwo jest nam skręcić. A wiecie, w co jest bardzo łatwo skręcić przy tym temacie? W humanizm. Bardzo łatwo. Dlatego potrzebujemy stać tutaj na prawdzie Bożej i z punktu widzenia prawdy obejrzeć sobie zagadnienie i to zjawisko. Więc naszym punktem wyjścia będzie Efezjan 4,16. Ja w tym momencie nie będę tego czytać, natomiast to jest nasz bazowy fragment na dzień dzisiejszy, bo tam jest mowa o zasilających się stawach, więc to jest nasz punkt wyjścia. Okay? I teraz tak. Pytanie do was. Czy kiedyś się nad tym zastanawialiście? Dlaczego akurat Paweł używa takiej analogii i przyrównuje ludzi w Kościele, ludzi bożych narodzonych na nowo, do zasilających się stawów? Czy ktoś z was się w ogóle tym zainteresował, zbadał temat stawów, zrobił coś więcej niż tylko przeczytał fragment z Biblii? Bo to, że on użył akurat takiego sformułowania, jest kluczowe. Po coś użył tej analogii, po coś użył tego porównania. A co mówi słowo? Że pierwsze jest to, co jest naturalne, co jest cielesne. Więc on nam w ten sposób, tutaj Paweł, używając tej analogii, chce coś pokazać. Więc zacznijmy i obejrzymy sobie ten temat z takiej naturalnej sfery. Czyli w ogóle o co chodzi ze stawem, jako stawem w ciele człowieka. Nie? I zacznijmy od tego, że staw to jest jedna z możliwych definicji, ale chcę, żebyście posłuchali. Jest to wyspecjalizowana, złożona konstrukcja, którą tworzą końcówki kości, z czego jedna to jest główka, druga panewka, pokryte śliską, elastyczną, odporną na nacisk chrząstką stawową, ochraniającą staw i amortyzującą uderzenia. To jest taka definicja. Oczywiście nie bawimy się tu jakieś definicje mega medyczne, to nie jest wykład z Akademii Medycznej, więc ja to wszystko bardzo, bardzo upraszczam, bo po prostu chcę tylko rzucić światło na pewne elementy, które są dla nas istotne, bo skoro mówimy o zasilających się stawach, to musimy rozumieć w ogóle, czym jest staw. Czym jest staw, jak on działa w ciele człowieka, prawda? Bo musimy mieć jakiś punkt odniesienia. My to sobie dalej będziemy czytali z perspektywy proroczej. Na razie tutaj zaczynamy od tego, co naturalne, czyli od tych podstawowych informacji, które można uzyskać, przeglądając jakąkolwiek książkę od biologii, tak naprawdę. Nie? Jeżeli chodzi o najważniejsze informacje, to po pierwsze, okazuje się, że w ciele człowieka jest bardzo dużo stawów. Ja byłam zadziwiona. Mniej więcej 350, plus minus, w zależności kto, jako podaje definicję, tak wylicza. 350 stawów w ciele człowieka. Jaka to jest informacja dla nas? O mnogości, o wielości. Dalej, co jest ciekawe, stawy klasyfikuje się z uwagi na rodzaj połączeń. One się różnie, te kości ze sobą uczepiają, są różnego rodzaju połączenia. Dalej, stawy klasyfikuje się z uwagi na to, jaka jest możliwość obrotu tego stawu. Czy jest jedna oś, czy jest wiele osi obrotu. I stawy klasyfikuje się z uwagi na to, czy te połączenia są proste, czyli mamy do czynienia z dwoma kośćmi, czy są złożone. Najważniejszą funkcją stawu, bez względu na to, jaki to będzie staw, wiecie, co jest? Ruch. Najważniejsza funkcja stawu to ruch. I teraz, słuchajcie, przełóżmy sobie te informacje
i obejrzmy sobie to wszystko z perspektywy proroczej. Bo na razie rozmawialiśmy o tym, jak to wygląda z punktu widzenia fizjologii człowieka. Widzicie już jakieś analogie? Widzicie już szerzej? W ogóle łapiecie już tą perspektywę? No właśnie, zobaczcie. Jeżeli patrzymy na ciało człowieka, jak na ciało Chrystusa, to zobaczcie, że w ciele Chrystusa jest wiele różnorakich połączeń. Zgadza się? I na poziomie lokalnym, czyli danej społeczności, i na poziomie ogólnie ciała Chrystusa, na zasadzie Kościoła, po prostu ludzi narodzonych na nowo, Kościoła Chrystusa, mamy wielość różnorakich połączeń, potencjalnie. Wiele różnych połączeń może nastąpić. Ludzie łączą się w tym ciele z uwagi na pewien cel. Tu jest mowa o wyspecjalizowanym połączeniu. Co jest celem? Funkcja nadrzędna to jest ruch. Łapiecie? Więc bardzo na razie ogólnie, bo ja będę mówić o tym dalej szerzej. Więc generalnie chodzi o to, że stawy to są połączenia między ludźmi z uwagi na pewien nadrzędny cel. Do tego musi być stworzone określone środowisko, określone warunki i o tym sobie też porozmawiamy. Ale generalnie tak chcę, żebyśmy na początku czytali w sposób bardzo, bardzo prosty. Wiele możliwych kombinacji, wiele możliwych połączeń, które mają różny zasięg, które mają różny zakres, w zależności jak się połączą, gdzie efekt będzie różnoraki, bo może być pełny obrót, może być mniejszy obrót, tak jak z tymi stawami. Są różne połączenia między nami, różny efekt końcowy i różna złożoność tych połączeń, bo to może być relacja na zasadzie 1-1, a może być też relacja na zasadzie grupy. Ale celem tych połączeń, nas jako stawów, jest ruch. A o czym, słuchajcie, ostatnio mówiliśmy, że nowy czas czym się będzie specjalizował, czym się będzie, co będzie sprawą taką nadrzędną. No właśnie działanie i ruch i rozwój. Więc teraz zobaczcie sobie to z tej perspektywy. Czytacie teraz to, widzicie jak to jest istotne? W tym czasie to jest bardzo ważny temat. Zasilające się stawy w tym czasie, do którego idziemy, jest jednym z tematów kluczowych i musimy doskonale rozumieć w ogóle, czym te zasilające stawy są, ponieważ od tego będzie bardzo dużo zależało, jak my skorzystamy. Ok? Lecimy dalej. O co chodzi z zasileniem? Żeby być zasilającym się nawzajem stawem, trzeba spełnić określone warunki. Nie każda zależność jest zasilającym się stawem. Nie każda relacja to zasilający się staw. Potencjalnie jesteśmy zasilającymi się stawami. W praktyce bywa bardzo różnie. Zaraz wam o tym powiem trochę więcej. Bo jak ja sobie przeanalizowałam i sprawdziłam z języka greckiego, o co chodzi z zasileniem, to greckie słowo, które mówi o zasileniu, to jest właściwie kombinacja dwóch słów, które to dookreślają, czym to jest. Pierwsze słowo to jest złożenie, a drugie zespojenie. Więc dopiero kiedy mamy złożenie plus zespojenie, równa się zasilenie. Więc są dwa elementy, które tworzą to zasilenie. Są dwa warunki do spełnienia, żeby dopiero można było powiedzieć, że ten staw jest zasilającym się stawem. Na razie opowiedzieliśmy troszkę tylko na temat tego stawu, tak? Że każdy z nas potencjalnie może być w takiej interakcji z drugim człowiekiem, ale trzeba spełnić określone warunki. I teraz tak, o co chodzi z tym złożeniem? Tutaj jest mowa o złożeniu razem czegoś. I teraz zobaczcie sobie. Znowu odwołuję się do fizjologii i anatomii człowieka. Żeby staw funkcjonował tak, jak należy, te dwa elementy kostne muszą być prawidłowo ustawione względem siebie. Zgadza się? Łapiecie to? Jeżeli będzie na przykład pod innym kątem ustawiona jedna kość względem drugiej, jeżeli będzie za daleko, za blisko, pod innym, jakimś będzie innego rodzaju ustawienie, to co? Ten staw nie będzie działał tak, jak należy. Zgadza się? Jak ktoś z was na przykład miał taką sytuację jakiejś kontuzji,
jeżeli chodzi o stawy, albo zna kogoś, na przykład sportowcy, często mają takie sytuacje, gdzie na przykład wypada bark. Coś jest nie tak z ustawieniem, tak? Nie pełni to tej funkcji. Na początku najważniejsze jest to, żeby ustawić kość względem kości. Ona musi być w odpowiedniej pozycji, w odpowiednim miejscu względem siebie. Co to reguluje? Co nam tutaj pozwala prawidłowo ustawić w pewnej relacji jeden względem drugiego te kości? Wiecie, co to jest? Prawda Boża. Prawda to jest pion. Łapiecie? To prawda nam ustala, jak prawidłowo powinna być ustawiona relacja człowiek do człowieka. Człowiek względem grupy, grupa względem grupy. To prawda Boża ustala nam pewne warunki funkcjonowania. To jest nasz punkt wyjścia. To pozwala na odpowiednie ustawienie się, złożenie się jeden względem drugiego. Bo żeby pójść razem, to trzeba się umówić co do celu. Trzeba widzieć rzecz z tej samej perspektywy. Trzeba mieć jeden kierunek myślowy, trzeba mieć jedną strategię. Trzeba widzieć rzecz tak samo, tak, żeby się prawidłowo ustawić. W innym przypadku mamy przeskoki. Ten staw się nie złoży. Ten staw nie będzie pełnił swojej funkcji. Widzicie to? Chcę, żeby dla was było jasne i widoczne. Więc jeżeli jest tak, że na przykład mamy razem założyć firmę, a ja mam zupełnie inne poglądy dotyczące tej firmy niż ty, to jak my możemy się złożyć razem, ustawić razem i zadziałać razem? Jak? Musi być między nami zgodność na jakimś poziomie prawdy, musimy widzieć w tym samym kierunku i iść w tym samym kierunku. Nie ma innej możliwości. Musi być prawidłowe ustawienie jeden względem drugiego. A mówię, reguluje to prawda Boża i to ona dla nas jest punktem odniesienia. To nam pokazuje, czy jesteśmy w dobrym ustawieniu, pod dobrym kątem się tam ustawiliśmy w tym działaniu. To jest nasz punkt wyjścia. To jest początek, ale lecimy dalej. Jest jeszcze drugi element, zespojenie. Co jest tym elementem, który spaja, scala? Miłość. Miłość jest spójnią doskonałości, mówi słowo. A miłość co robi? Wyrasta z prawdy. Więc musi być najpierw spełniony warunek prawdy, żeby mogło nastąpić spełnienie tego drugiego warunku, czyli miłości. Widzicie to? Jedno wynika z drugiego. Prawda pozwala nam się prawidłowo ustawić jeden względem drugiego w tej relacji. Bo przecież chcemy iść razem, wykonać jakiś ruch, obrać jakąś strategię, dojść do jakiegoś miejsca, tak? Ustanawiamy jakiś wspólny cel, ale jest jakaś droga, która nas tam prowadzi. Miłość tworzy nam bezpieczne środowisko tego, abyśmy mogli się w tym kierunku. Najpierw jest prawda, ustawienie, a później jest miłość, która to scala. Bo zobaczcie, dwie kości, jeżeli nie będzie tej tkanki chrzęstnej, one się rozlecą przy pierwszym ruchu. Zgadza się? Musi być jakieś spoiwo, które pozwoli na to, aby ten ruch odbywał się w sposób bezpieczny i kompletny. To jest właśnie ta tkanka chrzęstna. Tak? To jest ta maść, która oplata te końcówki kości. To jest miłość, to jest to środowisko miłosne. Natomiast zobaczcie, że jedno wynika z drugiego i taka jest kolejność. Żebyśmy mogli powiedzieć o tym zasileniu się nawzajem, to musimy stać w prawdzie, z tego będzie wynikała miłość. I ta miłość będzie nam tworzyła to środowisko, abyśmy mogli iść razem. I teraz spójrzcie na to z tej perspektywy naszego Kościoła. Co nas trzyma razem? Miłość. Pokochaliśmy prawdę, pokochaliśmy Boga, pokochaliśmy siebie nawzajem. Co nas trzyma? Żeby się to nie rozleciało. Miłość nas trzyma. Miłość jest spójnią doskonałości. Obraliśmy wspólny cel. Jesteśmy częścią tego zespołu, jesteśmy częścią tego Kościoła, tak? Spotkaliśmy się w prawdzie, ustawiliśmy się względem prawdy prawidłowo. Każdy z nas, tak? A reszta to jest kwestia tego, że ta miłość nas trzyma i idziemy gdzie? W określonym kierunku. Jesteśmy wyspecjalizowaną, złożoną konstrukcją. A miłość pozwala na to, że jesteśmy odporni na wszelkie naciski. Miłość nas ochrania i amortyzuje różnego rodzaju uderzenia. Zgadza się? Widzicie to na poziomie Kościoła? Super, bo to jest ważne, żebyście to widzieli.
A zatem, jeżeli ktoś stoi prawidłowo w prawdzie, to w konsekwencji będzie uwalniał miłość. Tak czy siak, bo miłość wyrasta z prawdy. Natomiast bez prawdy nie ma zasilenia, bo to jest podstawowy warunek, zobaczcie. I te wszystkie ruchy, które właśnie mówią o tej miłości, o tym zespojeniu, łączmy się razem, pomagajmy sobie razem, ale jeżeli to nie jest w prawdzie, to jest humanizm. Jeżeli podniesiony jest człowiek ponad prawdę Bożą, to humanizm. Zobaczcie, jak łatwo tutaj, jeżeli się wyrwie ten jeden element, jeżeli nie ma tego złożenia w prawdzie, jak łatwo jest przeskoczyć. To jest łatwe. Chcę, żeby to dla was było jasne i wyraźne, żebyście to widzieli. Więc muszą być te dwa warunki spełnione, żebyśmy dopiero mogli powiedzieć o zasileniu, jako zasilenie stawów. Musisz mieć prawidłowe ustawienie tej prawdy w sobie. Na zasadzie, na przykład, musisz rozumieć w pełni, o co chodzi z tym, że miłość nie szuka swego. Albo, że człowiek dobry sam sobie czyni dobrze. Albo kochaj bliźniego jak swego samego. To są pewne prawdy, które nam ustawiają te relacje względem siebie. Łapiecie to? Bo jeżeli my tego nie mamy, nie mamy usankcjonowanej tej prawdy w sobie, tak to łatwo jest przeskoczyć w humanizm. Prościutko, szybko. Bo ta miłość nam tutaj będzie teraz czarować. Ale bez prawdy nie ma miłości. To nie jest miłość. Nie ma możliwości. Zasilające się stawy polegają na zdrowej zależności między sobą, którą sankcjonuje prawda, zasila miłość. Ok? Do tej pory wszystko jasne, zrozumiałe, co mówię? I teraz do takich, co mówią, nie ma tu miłości. Bo pociągniemy to trochę jeszcze. Wiesz, kiedy możesz tak powiedzieć, nie ma tu miłości? Jeżeli w wspólnocie, w której jesteś, nie jest uwalniana prawda. Jeżeli tam nie jest głoszona prawda. Jeżeli tam nie jest praktykowana prawda. No to faktycznie, realnie nie ma możliwości, żeby zostało stworzone środowisko do uwolnienia miłości. Zgadzacie się? Bo mamy przecież prawdę, która o tym mówi. Widzicie, jedno wynika z drugiego. To w tym przypadku, tak, masz rację, możesz powiedzieć, nie ma tu miłości. Ale jeżeli jesteś w takim miejscu, gdzie ta prawda jest uwalniana, ta prawda jest pokazywana w sposób praktyczny i mówisz, nie ma tu miłości, to chociaż bądź szczery i uczciwy wobec siebie i wobec innych i powiedz, nie ma tu miłości takiej, jakby chciała moja poraniona, odrzucona, wylękniona dusza. To by była wtedy prawda. Więc jeżeli się denerwujesz na to, że brat cię napomniał, bo na przykład narzekasz, albo obrabiasz tyłek drugiej siostrze, bo to głupia małpa przecież. A ktoś przyszedł i cię upomniał. To się nie złość. Jeżeli się złościsz, to znaczy, że nie rozumiesz miłości. Zapraszam 1 Koryntian, 13 rozdział, do przestudiowania. Bo miłość co robi? Nie cieszy się z niesprawiedliwości. A co jest niesprawiedliwością w oczach Boga? No, wszelki grzech, jaki popełniamy, jest niesprawiedliwością w oczach Boga. Więc miłość nie będzie się z tego cieszyła, bo miłość cieszy się z prawdy. Więc co? Człowiek tak cię kocha, że cię napomniał. Tak cię pokochał, że cię skorygował, o czym mówił Artur. To jest wyznacznik miłości. Słuchajcie. To trzeba się cieszyć, powiedzieć, jestem kochany. W ogóle napomnieli mnie w tym kościele. W ogóle jest. Bo my chcemy tego, takiego, wiecie, przytulenia, ojojoj. Dobrze, że narzekasz, masz rację, narzekasz na męża, tak, masz rację. Dobrze, tutaj w ogóle obrabiasz tyłek, tak, należy im się w ogóle beznadziejni ludzie. Nie. Kochają cię. Miłość jest praktyczna i miłość widać. Patrzcie, prawda jest tym punktem wyjścia, nie? Ty tą prawdę mielisz, przyjmujesz, ona się rozwija i jest widoczna jako produkt gotowy w postaci miłości. Miłością dotykamy siebie nawzajem. Ale nie miłością humanistyczną. Dlatego to właśnie ta miłość może być dla nas tym spoiwem. Słowo mówi, po miłości nas poznają, nie po słowach pięknych.
Tak, w innym miejscu jest mowa o tym, że jak powiesz, kocham cię w ogóle, najedz się, napij, w ogóle ogrzej, a jak nie dajesz jedzenia i picia i tego w ogóle odzienia, to cóż ta miłość znaczy? Miłość jest praktyczna, miłość widać po czynach. Nowy czas to czas owocowania, czyli gdzie będzie widoczny efekt. Nas interesuje efekt, nas interesuje to, co jest widoczne. To, co powstało realnie, wiecie, nie słowa. To już nie jest ten czas na te piękne słówka wszystkie. Teraz jest czas na to, żeby pokazać, co masz. Zaprezentuj, co masz. Zaprezentuj mi tą miłość i mnie, jeżeli potrzebuję, skoryguj. A jeżeli nie potrzebuję, to mnie na przykład zachęć, powiedz mi komplement. Bo wiecie, jak jest z prawdą. Prawdę się używa jako narzędzia wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Kiedy trzeba, trzeba ciąć. To, co mówiła Asia. Jest chlast, plast i w ogóle koniec, nie? Ale w innym przypadku po prostu chodzi o to, żeby podnieść człowieka, zachęcić, zainspirować. Prawdą, tak samo. W zależności, jaka jest potrzeba, po prostu. Dobra, lecimy dalej. Co jest celem zasilenia? Z punktu widzenia Kościoła celem zasilenia jest ruch w kierunku szerzenia Królestwa. To jest najważniejsza rzecz. Z punktu widzenia jednostki, każdego z nas, celem zasilenia jest rozwój. I teraz patrzcie cały czas na cel. Cel, rozwój, działanie, ruch. To jest cel, to jest cel. Michał mówił ostatnio nauczanie, ja o tym mówiłam, pisałam też na profilu. Cel, to jest bardzo istotne, żebyśmy widzieli cel i zdążali w kierunku celu. Więc celem zasilenia jest ruch, jest rozwój, jest działanie. Jednoczymy się w prawdzie, w ściśle określonym celu, a miłość pozwala nam dążyć w kierunku tego celu w sposób bezkontuzyjny dla nas. Łapiecie to? Więc zobaczcie, że to nie chodzi o jakiekolwiek połączenia między nami, tylko chodzi o takie połączenia, którego efektem będzie rozwój. Rozwój jednostki, rozwój kościoła, rozwój grupy. To jest bardzo istotne w nowym czasie, słuchajcie. Musimy to pojąć, żeby nauczyć się prawidłowo z tego korzystać, bo my w niewielkim stopniu z tego korzystamy. Nieumiejętnie z tego korzystamy. A tu chodzi o to, żebyśmy teraz wiedzieli, jak użyć tego narzędzia, jaka jest idea Boża. Okej? Więc chodzi o to, że łączymy się po co? Po to, aby się zasilać ku życiu, ku rozwojowi. Takie jest założenie Boże. Relacje w Kościele nie są sprawą nadrzędną. Sprawą nadrzędną, strategiczną z punktu widzenia Boga jest działanie Kościoła, jest ruch Kościoła. Relacje są, słuchajcie, pewnego rodzaju takim skutkiem ubocznym. Bo kiedy łączymy się w działaniu, kiedy łączymy się w jakiejś pracy, to chcąc, nie chcąc, też przecież z tego wynikają różnego rodzaju relacje, zgadza się? To się dzieje w trakcie, kiedy ruszamy w jakimś celu razem, kiedy rozwijamy się, jest ruch, to tworzą się też między nami relacje przyjacielskie, miłosne, bardzo fajne, nie? Ale nie chodzi o to, że nadrzędną sprawą Kościoła jest to, żebyśmy mieli po prostu tutaj nie wiadomo jakie relacje i przyjaźnie. To jest ważne. Podkreślam to. Absolutnie tego nie neguję. Tylko chodzi o to, że najważniejszą rzeczą z punktu widzenia w ogóle strategii jest to, żebyśmy byli nakierowani na cel, na ruch, na szerzenie Królestwa. Wszystko inne będzie nam dodane, więc te przyjaźnie i relacje w Kościele również. Okej? Chcę, żebyście po prostu widzieli tą perspektywę w właściwy sposób. Więc relacje są efektem działania wspólnotowego. I to zasilenie, tak jak wspomniałam, ono powoduje nasz rozwój indywidualny i rozwój całej wspólnoty, bo zobaczcie to. Jeżeli jest zasilona jednostka, to ona realnie zasili cały Kościół. Na przykład osoba rozwinie się finansowo, będzie w stanie więcej włożyć w działalność Kościoła. Po prostu, nie? I to działa w drugą stronę. Silniejszy Kościół spowoduje, że będą produkowane, nazwijmy to w ten sposób, silniejsze jednostki. Bo jeżeli na przykład jest poznanie,
mocne w tym kościele, tak, to ten człowiek będzie wiedział więcej, więc też będzie się w odpowiedni sposób dalej rozwijał, kształtował. Więc zobaczcie, że to jest zależność, że to jest istotne. Nasz rozwój indywidualny przekłada się na rozwój Kościoła. Rozwój Kościoła przekłada się na rozwój indywidualny. Widzicie teraz tą zależność? A to wszystko opiera się na prawdzie, w środowisku miłości. Tak rośnie Kościół. Więc celem jest nasz wspólny rozwój potencjału, tego, co my w ogóle mamy. Bo zasilenie, jakbyśmy na to spojrzeli, to jest to pewnego rodzaju wymiana handlowa między nami. Ja coś mam, ty coś masz. Wymieńmy się tym. To jest pewnego rodzaju inwestycja. Zobaczcie, że Bóg jest wielkim inwestorem. To jest przedsiębiorca. On coś nam dał, żebyśmy tym obrócili. A jak możemy tym obrócić? Tylko wtedy, kiedy działamy z tym, kiedy ruszamy z tym. Trzeba tym obrócić w swoim własnym życiu i w życiu to Kościoła, żeby się pomnożyło. Więc tu chodzi o tego typu zasilenie. Dzięki temu jesteśmy doposażani w kolejne elementy. Dzięki temu następuje fuzja między nami. Zasilamy się realnie wtedy, tak? Nie inaczej. Ale są pewne warunki do spełnienia, abyśmy mogli w pełni korzystać z tego zasilenia, bo tak jak wspomniałam, nie korzystamy z tego w taki sposób, jak powinniśmy. Mówię, wynika to wielokrotnie z tego, że my nie rozumiemy po prostu pewnych zasad. I teraz tak, jakie warunki trzeba spełnić? Pierwszy podstawowy, o którym już wspomniałam, to jest oczywiście to stanie w prawdzie. Bo to prawda nas łączy. Jeden kierunek, jedna myśl, jedna wiara, jeden cel. To jest nasz punkt wyjścia. Ale dalej. Więc tutaj już nie będę się nad tym rozwodzić, bo generalnie tutaj nie ma co więcej powiedzieć. To jest dla nas jasne i proste. Ale dalej. I tutaj uważam osobiście, to jest moje zdanie, że Kościół, zarówno nasz, jak i globalnie Kościół, ma z tym bardzo duży problem. A o co chodzi? Kolejnym warunkiem do spełnienia, żeby móc być zasilającym się stawem i korzystać z zasilenia innych ludzi, to jest wysokie poczucie własnej wartości. O czym mówiła Basia. Niskie poczucie własnej wartości nie pozwala na to, aby brać i aby dawać. Taka jest prawda, słuchajcie. To zawsze będzie jakieś połowiczne i niekompletne. Bo jak człowiek ma niskie poczucie własnej wartości i siebie nie lubi, siebie nie ceni, nie szanuje, to wiecie, że on nakłada taki sam filtr na innych ludzi. I teraz tak, wszyscy są niekompletni, nieodpowiedni, zacięcy, za słabi, żeby mi pomóc. Muszę wszystko sam ogarnąć. Jeśli gardzisz ludźmi, to tak naprawdę gardzisz sam sobą. Niskie poczucie własnej wartości jest naszym wrogiem. Bardzo nam przeszkadza w tym, żeby korzystać z tego zasilenia. No bo co? Ja jestem taki mały, taki cienki, taki niekompletny. To co ja dam drugiemu człowiekowi? Jak mogę stać się dla niego zasileniem? Z jednej strony wstydzę się i nie skorzystam z pomocy, ale z drugiej strony nie mam co dać. Bo nie widzę, że mam. Bo to nie chodzi o to, że nie mam. Bo każdy coś z nas otrzymał od Boga. Tylko nie widzę, bo patrzę przez pryzmat czego? Mojej małości. Nakładam ten filtr i nie widzę tego. I to jest, słuchajcie, pogrom Kościoła. Bo nie ma wtedy możliwości kompletnego zasilenia. Zobaczcie to teraz. To nam blokuje możliwość tego przepływu, obrotu tym potencjałem, ruchu. To są takie Zosie Samosie. Ja też taką Zosią Samosią byłam. Niektórzy czytaliście moje posty, to o tym wiecie. Ja byłam taką Zosią Samosią. Tylko wiecie co? Nawet apostoł potrzebuje Kościoła. Może przez chwilę żyć bez Kościoła, ale go stworzy i będzie w nim żył. A później znowu pójdzie i będzie tworzył kolejny Kościół. Ale ten, który stworzy, będzie go zasilał. Więc nigdy człowiek nie jest sam. I nie jest stworzone do życia samodzielnie. Takiego na zasadzie, że jestem samowystarczalną jednostką. Jak sobie tak pisałam to kazanie, to słuchajcie, co mi się przypomniało. Pierwszy rok filozofii. Pierwszy semestr.
filozofia starożytna i Arystoteles. Bo on powiedział takie świetne zdanie. Ja to pamiętam, przypomniało mi się to. Słuchajcie. Powiedział w ten sposób, że człowiek, a czy ja teraz trochę to parafrazuję, tak? Nie mówię słowo w słowo, ale generalnie wydźwięk jest taki. Człowiek jest istotą społeczną. Ten, kto żyje samotnie, jest albo zwierzęciem, albo Bogiem. Dobre, nie? Nie zostaliśmy stworzeni do życia sami. Ale kiedy? Człowiek się nie akceptuje, nie jest ze sobą pogodzony. Jak ma się powierzyć drugiemu człowiekowi i mu zaufać? Jak? Jak? Jeżeli człowiek się boi drugiego człowieka, że zrobi mu krzywdę, jak przyjdzie i poprosi go o pomoc? Jak? Poniżenie, odrzucenie, lęk przed opinią, lęk przed drugim człowiekiem, lęk przed powierzeniem się uniemożliwia to. Dlatego zobaczcie, dlaczego jest tak ważne, żeby doczyścić te swoje dusze. Bo jeżeli zostawimy takie elementy, to to powoduje pewnego rodzaju dysfunkcję w korzystaniu z tego, że jesteśmy nawzajem zasilającymi się dla siebie stawami. Rozumiecie to? Widzicie to? To nam przeszkadza. Nie skorzystamy w pełni z zasilenia, jeżeli tego nie zrobimy. Wchodzimy w nowy czas, gdzie to będzie bardzo istotne, żebyśmy nauczyli się ze sobą współpracować, powierzać się sobie, wspólnie działać, obierać jakiś kierunek. Ale jak? Jak my się siebie boimy? Jak? Powie mu coś, nie oceni. Źle wypadnie w jego oczach. Sam se załatwię temat. Nie załatwisz, nie wszystko załatwisz. Ale jeżeli nie załatwisz na początku tego odrzucenia, poniżenia, to nawet jeżeli przyjdziesz tego człowieka, to wiecie, co to będzie? Delirka. Wycofka. Niepewność. Ucieczka. Albo agresja z lęku. Bo coś mi zrobi. Jak macie zasilić? Nie ma możliwości. Więc niskie poczucie własnej wartości jest naszym wrogiem. Zobaczcie to. Bo człowiek, który ma wysokie poczucie własnej wartości, mówi, mam i ci dam, ale też czegoś nie mam i potrzebuję od ciebie. Ale to nie ma wpływu. To, że coś mam, nie podnosi mojego poczucia własnej wartości i to, że czegoś nie mam, nie obniża mojego poczucia własnej wartości, bo ono jest co? Stałe i niezmienne w Chrystusie. Do takiego miejsca musimy się, słuchajcie, doprowadzić, żebyśmy mogli realnie patrzeć na siebie jako na nieskończony Boży zasób możliwości i potencjału, z którego możemy skorzystać nawzajem. Nie przez pryzmat tego, on zaburzony, ona jakaś tam, wiecie. Nie, każdy z nas coś ma dla siebie nawzajem, ale jeżeli mamy niskie poczucie własnej wartości, to my tego nie widzimy. Jest po prostu bielmo na naszych oczach, słuchajcie. I jesteśmy okłamywani przez diabła, że musimy sami, wszystko sami, te Zosie Samosie, wszystko sam. Ja byłam w takim, słuchajcie, miejscu do tego stopnia, że padał deszcz. I ktoś mi zaproponował, zobaczył mnie, jak idę sobie ulicą. Zaproponował, że mnie podwiezie samochodem. Ja powiedziałam, nie, bo sobie sama poradzę. I szłam w deszczu, słuchajcie, aż zmokłam, ale byłam dzielna. Ja nie jestem słaby uszem, ja jestem mocny człowiek. Po prostu, ach, deszcz mi nic nie zagrozi. Głupota. Zosia Samosia, niskie poczucie własnej wartości, bo ktoś chciał mi pomóc. Ale w moim poczuciu to było na zasadzie jestem słaba, jestem cienka, ktoś mi pomaga, to znaczy, że naprawdę jest ze mną bardzo źle. Więc ja nie pokażę tego w ogóle, w jakim jestem miejscu. Ja tutaj pokażę, jaka to jestem mocna. Głupota. Lęk. A po co by się stało, gdyby mnie podwiózł, nie? Ale w mojej głowie stracę w jego oczach. To moją dzielność, to moje maństwo. Zobaczcie to.
oglądajcie się też w tym, bo ja mówię o swoim życiu, ale wielokrotnie to też może dotykać was, bo diabeł jest ten sam. Dalej, co potrzebujemy zrozumieć, też na podstawie tego, co na początku powiedziałam a propos stawów, że jest mnóstwo potencjalnych możliwych połączeń między nami. Wasze oczy muszą być skierowane na tą różnorodność i na wielość. Nie jakieś jedno tylko możliwe, schematyczne właśnie połączenie. Słuchajcie, mamy niezliczone kombinacje w tym ciele. 350 stawów. Ile nas tutaj jest, słuchajcie? Wyobraźcie sobie, że teraz to razy 350. Nieskończone możliwości. To jest zasób, zamysł Boży, by każdy z nas mógł skorzystać z drugiego człowieka. Więc ja łącząc się z Niną, uzyskam coś innego, a łącząc się z Anitą coś innego, a z Jarkiem coś innego, w ogóle z każdym z was. Wiecie, o co chodzi? Nieskończone możliwości. Od każdego coś mogę tą łapką tam zagarnąć. I każdy z was też może coś wziąć do swojego życia z mojego. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o wielość, różnorodność, która jest w Kościele. Zobaczcie, jaki zamysł Boży. Gdyby jemu zależało na tym, żebyśmy odgrzewali jakiś schemat, nie stworzyłby tyle zwierząt, tyle roślin, tyle potencjalnych, nie wiem, różnych po prostu w ogóle zmian, które zachodzą chociażby w ogóle w przyrodzie. No zauważcie to. Mamy różne temperamenty, różne osobowości, różne przeżycia, różne budowy ciała. Cały czas się czymś różnimy i to jest właśnie fantastyczne, to jest Boży zamysł, bo dzięki temu możemy skorzystać z siebie nawzajem. A kto powiedział, że mamy być kolonami? Religia. A Bóg mówi... Różnorodność, wielość. Łączcie się po prostu jak chcecie, kombinujcie cały czas, sprawdzajcie. Nie ma dzisiaj tutaj naszego malarza kochanego. Co on robi? Miesza barwy. Nie zostajemy na poziomie podstawowych. Trzy podstawowe są, tak? Ile jest barw? To jest kwestia kombinacji kolorów, zauważcie to. Każde połączenie między nami to jest jak nowa barwa. Nowy kolor. Stwórzmy jakiś, którego wcześniej nie było. Kurczę, słuchajcie. Możemy to zrobić, bo to jest Boży zamysł. Dlatego patrzcie, tak bardzo tutaj też w tym Kościele jest kładziony nacisk na to, aby każdy z nas rozpoznał siebie, odkrył siebie i zaczął uwalniać swój potencjał. Dlaczego? Bo każdy z nas coś ma, jest unikatem. Każdy z nas może zasilić drugiego człowieka, bo ma coś szczególnego. I właśnie chodzi o to, że masz się nie porównywać z drugim człowiekiem, nie dopasowywać się do drugiego człowieka, tylko właśnie z tym swoim czymś dziwnym, innym, nowym przyjść i powiedzieć, hej, a ja mam to, a ty tego nie masz. To o to tu chodzi, słuchajcie. Taki jest Boży zamysł, więc to jest istotne, żebyśmy to rozumieli, że możemy się ze sobą łączyć na wiele sposobów, cały czas mając to, że stoimy na prawdzie, uwalniamy względem siebie miłość, a mamy obramny wspólny jakiś cel, jakiś kierunek po to, aby nastąpił manifest życia, obrót tym życiem. Okay? To cały czas, bo to o to chodzi, żebyście to mieli przed oczami. Co jest jeszcze bardzo dla nas istotne, jeżeli chodzi o te warunki do spełnienia? To, abyśmy byli świadomi, rozumieli to i pogodzili się też z tym, że każdy z nas... to złożenie zalet i wad. I to jest trochę powiązane z tym, co mówiłam na temat poczucia własnej wartości. Jeżeli człowiek stoi tak, jak trzeba w prawdzie, jeżeli ma wysokie poczucie własnej wartości, to rozumie to, że ma zalety i ma wady. Jest w czymś mocny, a w czymś jest słaby. I na czym polega problem? Nie ma tego problemu. Przykład, szybciutko. Ja jestem introwertykiem, to widać. Jestem w dużej mierze flegmatykiem. Też widać. I teraz tak, flegmatyk, mocne strony, kilka wam wymienię. Skrupulatny, rzetelny, uporządkowany, logiczny, analityczny. Tak? Zgadza się? Widzicie te cechy u mnie? Zgadza się. A wiecie, jakie są słabe strony tego temperamentu? Na przykład mała spontaniczność. I teraz wam coś powiem na świadectwo tego, że to jest prawda. Dowiedziałam się to od mojej mamy, że jak byłam dzieckiem, to było tak, że brali krzesełko, brali kartki, kredki. Tam sobie siedziałam i mogli wyjść
Mogli wrócić po kilku godzinach. Ja tam dalej siedziałam, malowałam. Jak ja słuchałam Artura, że tak kurczę latał tu, tam, coś tam w ogóle. Ja nie wiem, o co chodzi. Mnie można było zostawić i po kilku godzinach wrócić. Ja byłam w tym samym miejscu. W ogóle dowiedziałam się też od mojej mamy, że słuchajcie, jak ja jako dziecko biegałam, to jest hit. To biegałam tak, żeby się nie przewrócić. Ja nie wiem, jak się biega, że się... Chyba to było ostrożnie bardzo, chyba bardzo wolno, bardzo ostrożnie. Ja chyba na początku wchodziłam do pokoju, analizowałam moim umysłem flegmatyka, w ogóle, wiecie, drogę najlepszą i później chyba dzida tędy biegłam. Ja nie wiem, co ja robiłam, słuchajcie. Ale mała spontaniczność na przykład, nie? Jest tym słabym elementem. I co? Patrzcie, Bóg stworzył temperament, tak? To, co stworzył Bóg, jest jakie? Dobre. Ale jednak ten temperament ma swoje wady. To teraz co jest grane? Bóg jest zły? Wiecie, o co chodzi? Nie. Jaki jest Boży zamysł? Że tam, gdzie ja się kończę, ma się pojawić drugi człowiek, który mnie zasili w tym elemencie. Łapiecie to? I co na przykład się dzieje w moim życiu, kiedy ja jestem tego świadoma, ja to rozumiem i ja to akceptuję. I nie ma w ogóle spontaniczność w imieniu Jezusa, spontaniczność teraz, w ogóle, wiecie, Nie będę spontaniczna, bo ja taka nie jestem. No kurczę, nie? Kwestia pogodzenia się ze sobą. Ale co robię, kiedy za bardzo? Osiadam w miejscu. A ja mam taką filozofię życiową, podzielę się. Może komuś się przyda. Że jak nie trzeba stać, to się siedzi. Jak nie trzeba siedzieć, to się leży. Więc jak za bardzo już leżę, to dzwonię 5:00, 9:00 do Artura i mówię, trzeba mnie wyciągnąć z tego stanu, bo jest za duża stagnacja. Potrzebuję ruchu. Wtedy kontaktuję się z cholerykami, którzy mają bardzo dużo energii w sobie i którzy bardzo szybko mnie nakręcą z powrotem, bo jestem bardzo spokojnym, statecznym człowiekiem. Z Iską się spotkam, z inną osobą o takim temperamencie. I co? I ruszam znowu. To jest zasilający się staw, słuchajcie. Widzicie to teraz? Patrzcie, jak możemy z siebie skorzystać. Ja wam podaję bardzo prosty przykład. Każdy ma coś mocnego i coś słabego. Tylko tu chodzi o to, żeby to rozumieć. Nie walczyć na siłę. Ale niskie poczucie własnej wartości, co robi? Próbuje zniwelować wszystkie te słabe miejsca, a podnosić te tylko mocne. Właśnie, ja to taki kozak jestem i w ogóle, nie? Nie będę mówić o słabych miejscach. Ja nie mam słabych miejsc. Nie mam słabych miejsc. Ja wszystkim jestem mocny. Masz słabe miejsca, tylko niskie poczucie własnej wartości powoduje, że boli cię to, żeby się przyznać do tego sam przed sobą najpierw. Boli cię to, żeby pokazać drugiemu człowiekowi, bo wiecie, co to wymaga? Odwagi. Bo wtedy przychodzisz do takiego człowieka i mówisz, hej, powierzam się tobie, w ogóle ja jestem w tym słaby, ty jesteś tym mocny. Pomóż mi ruszyć. Ale to wtedy trzeba złamać to w sobie. Lęk. Że ktoś mnie tam oceni, że ja w tym słaby, a oni w tym słabi nie są i teraz co to będzie. Lęk przed tym obnażeniem tej prawdy uniemożliwia ci to, żeby przyjść do człowieka, który może być dla ciebie zasileniem w tym elemencie. Dlatego wiele osób jest słabych, bo nie korzysta z zasilenia, które jest dostępne. Z uwagi właśnie na niskie poczucie własnej wartości. I teraz bardzo ważna rzecz. Nie jesteś silny tylko sam dla siebie. Ale też nie jesteś sam ze swoją słabością. Z punktu widzenia Boga tak to wygląda. Bo kiedy jesteś czymś mocny, to nie tylko dla ciebie samego. Jeżeli przeszedłeś przez jakąś sytuację, nabyłeś jakieś doświadczenie, jakieś umiejętności, podziel się tym. To ma być w obrocie. Odebrałeś jakieś objawienie, w ogóle nauczyłeś się czegoś nowego. Obróć tym, zasil innych. To nie jest tylko dla ciebie, żeby się tym chwalił, że ty to masz, że ty to umiesz. Zasil tym innych ludzi, okej? Ale też z drugiej strony, jeżeli jesteś w jakimś elemencie słaby, to musisz mieć to w głowie, że jestem częścią ciała, więc nie jestem sam. Tu chodzi o ideę zasilających się stawów, czyli jest ktoś inny jeszcze, który może mnie podźwignąć i podnieść w tym elemencie. To jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, bo tak jak wspomniałam na początku, pewne osoby, które
są w takim miejscu życiowym, gdzie potrzebują tego zasilenia, nie korzystają, bo niskie poczucie własnej wartości na to nie pozwala. Ale są pewne osoby, które właśnie wykorzystują bardzo to zasilenie dla swoich celów. O tym powiem później jeszcze trochę. Patrzcie, lęk przed człowiekiem stoi kontra miłości, bo w miłości nie ma lęku. A wspomniałam o tym, że na początku tym fundamentem zasilenia jest prawda. Więc nie ma tutaj możliwości, żeby w tej sytuacji skorzystać z zasilenia. Każdy z nas ma coś, aby dać drugiemu człowiekowi i ma też co wziąć od drugiego człowieka. Ale tak jak wspomniałam, niskie poczucie własnej wartości to wypacza. Bardzo istotne jest to, żebyście, słuchajcie, obejrzeli siebie samych w tym okresie czasu, gdzie zaglądamy do tych niefajnych miejsc swoich dusz. Zobaczcie te słabe miejsca. Stańcie w prawdzie. To, co powiedziałam ostatnio. Trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Słabość trzeba nazwać słabością. Bo jeżeli będziesz wypierał to, nie ruszysz. Najpierw musisz stanąć w prawdzie, sam ze sobą, w prawdzie Bożej. O tym, jaki jest twój stan. Jaka jest twoja potrzeba. Słuchajcie, mnie to doprowadziło do terapii. Bo stanęłam w prawdzie Bożej i zobaczyłam, że pomimo tego, że wiele lat chodzę z Bogiem, kocham prawdę, ale nie mogę się podźwignąć z różnych elementów mojej duszy, które są poranione. Nie umiem tego zrobić. Ktoś może potrafi, ale ja stanęłam sama ze sobą w prawdzie, że ja nie umiem, nie radzę sobie, nie widzę progresu, nie wiem, jak się za to zabrać. Wiecie, o co chodzi? I z tą moją słabością poszłam do tej osoby, która w tym elemencie była silna, żeby móc mnie zasilić i mi pomóc. I poszłam do Artura i powiedziałam, potrzebuję terapii. Ja potrzebuję. Ja zrewidowałam swoją słabość. Ja z tą słabością przyszłam do drugiego człowieka, do tego, który mógł być dla mnie odpowiedzią. Ludzi przed korzystaniem z zasilenia, wiecie, co trzyma? Z jednej strony iluzja, że nie jest ze mną tak źle. A z drugiej strony wstyd, że tyle jestem czasu w kościele, jeszcze się nie ogarnąłem, jeszcze nie zrobiłem tej roboty. Wiecie, o co chodzi? A diabeł zaciera ręce. Ale zobacz, jeżeli nie umiesz czegoś ogarnąć, jest jakieś słabe miejsce i działasz, i robisz, ale nie widzisz tam owocu, nie widzisz tam efektu, dalej jest ta słabość, to uznaj, że jest to słabe miejsce, bo widać owoc. Uznaj to. To nie jest problem. Ale trzeba stanąć najpierw w prawdzie, bo dopiero jak uznasz to miejsce za słabe, jeżeli ono jest realnie słabe, dopiero będziesz mógł ruszyć pomoc, żeby wzmocnić. I właściwie mamy do czynienia z takimi dwoma rodzajami słabości. Pierwsza słabość wynika z tego, że naturalnie się gdzieś kończymy. Tak jak wspomniałam, każdy z nas gdzieś się zaczyna, każdy z nas gdzieś się skończy. Podam wam przykład z tym temperamentem. Mam swoje mocne strony, mam swoje słabe strony. Jest to uznawane pewnego rodzaju za słabość, bo ja nie jestem kompletna na poziomie duszy, nikt nie jest kompletny. Gdzieś się kończy. To jest pewnego rodzaju słabość. I drugiego rodzaju słabość, która wynika z tego, że jeszcze dzisiaj nie mamy pewnych umiejętności, pewnego doświadczenia, pewnej wiedzy i po prostu w tym elemencie jeszcze dzisiaj kulejemy. Nie wiemy jeszcze, jak mam się za to zabrać i to jest po prostu słabsze. Nie? I teraz zobaczcie, w jednym i w drugim przypadku odpowiedzią na to jest drugi człowiek. Tak jest założenie Boże. Tam, gdzie ty się kończysz, ma się zacząć drugi człowiek. Łapiecie to? Tam, gdzie ty nie masz wiedzy, doświadczenia, tam ma ci usłużyć drugi człowiek. Ma cię zasilić w jakim celu? Aby cię zbudować, abyś wykonał ruch, aby nastąpił rozwój. Cały czas po prostu to niech będzie przed waszymi oczami. Zawsze to jest tym celem. Bóg nie widzi naszych słabości. A poza tym dał nam drugiego człowieka jako antidotum w ramach zasilających się nawzajem stawów. To jest ważne, żebyście to rozumieli. Jesteśmy wspólnotą, jesteśmy zasilającymi się stawami.
I to w gestii tego, który jest w danym elemencie słabszy, jest to, żeby przyjść do tego, który jest mocniejszy i żeby powiedzieć, hej, zasil mnie. I to już zależy od ciebie, czy ty skorzystasz z zasilenia, czy nie. I tak jak mówię, wiele osób nie korzysta. Bo iluzja, bo wstyd, bo lęk przeszkadzają nam w tym. Ale jeżeli na przykład widzisz tak, nie umiem zarządzać budżetem, co miesiąc mi nie starcza. Niby dużo zarabiam, niby nie mam jakichś wydatków. Kurczę, cały czas się zadłużam, coś jest nie halo. To jest twoje słabsze miejsce. Idź do człowieka, który umie zarządzać budżetem. Niech cię nauczy. Niech ci pomoże się rozwinąć w tym elemencie. Na przykład. Masz problemy komunikacyjne, idź do człowieka, których nie ma. Niech cię nauczy. Skorzystajmy z tego potencjału, który posiadamy. To człowiek, który dostrzega jakąś słabość, ma za zadanie pójść do tego, który jest silniejszy i powiedzieć, hej, potrzebuję twojego ramienia, potrzebuję twojej nauki, potrzebuję twojego doradztwa. To jest ważne, słuchajcie. No ale właśnie, niskie poczucie własnej wartości. Nie wstyd, nie wypada, tyle lat. Nie ogarnąłem i w ogóle. No nie ogarnąłeś, no. Stań w prawdzie, że nie ogarnąłeś, bo nie wiesz, jak ogarnąć. A weź się zgódź z tym, że nie wiesz, jak ogarnąć. Poszukaj człowieka, który wie, jak ci pomóc stanąć na nogi. Pomódl się o to do Boga. Tak jak ja się pomodliłam i wtedy mi powiedział Duch Święty, idź do Artura, on ci pomoże. Poszukaj człowieka. Kto szuka, ten znajdzie. Poszukaj odpowiedzi. Powiedz, nie radzę sobie, a nie kozacz, bo i tak twój stan widać. Nie oszukasz nikogo na dłuższą metę. Jeżeli jesteśmy słabi, to z uwagi na to, że wybraliśmy tą słabość. Człowiek może być odpowiedzią na twoją potrzebę. Nie musisz pozostawać w tym miejscu. Masz wybór, masz możliwości. I wiecie w ogóle, jak jest, że w większości przypadków, kiedy modlisz się o rozwiązanie, to Bóg kieruje ci gdzie? Właśnie do człowieka po rozwiązanie. Zauważyliście to w własnym życiu? Pewne rzeczy realnie faktycznie dzieją się, kiedy się modlicie, w komorze zachodzą zmiany. Pyk. Przeszliście jakiś poziom, jakiś level, coś się zmieniło. Nie? Ale wielokrotnie jest tak, że musisz wejść w jakieś środowisko ludzi, w jakąś stworzoną sytuację, jakąś historię, wejść w jakąś interakcję z drugim człowiekiem. Bóg używa innych ludzi do twojego życia. W różnych konfiguracjach, tylko trzeba po prostu być na to otwartym, że to są odpowiedzi Boże. Kiedy widzisz jakąś słabość, nie łącz się z drugim człowiekiem, który w tym elemencie jest słaby. Wiecie, co się wtedy dzieje, jak ślepy prowadzi ślepego? Obaj wpadną w rów, tak mówi słowo. Jak ty masz na przykład problemy emocjonalne i drugi też, deprecha murowana. Tak, klub. Jak jesteś w jakimś elemencie słaby, to idź do tego, który jest w tym elemencie silny. Nie łącz się według swoich patologii, według swoich zaburzeń, według swoich słabości, tylko łącz się według swoich potrzeb rozwojowych. Szukaj człowieka, który pomoże ci wyjść z tej sytuacji, który pomoże ci w twoim rozwoju. Ok? To jest bardzo, bardzo ważne. Bo słaby, nikt się słabego dalej nie zaprowadzi, niż jest sam. Po prostu. To jest ważne, żebyśmy to rozumieli. Tak jak wspomniałam, moc doskonali się w słabości, ale żeby przyszła ta moc, to najpierw trzeba uznać, że jest się słaby. Taka jest kolejność. Trzeba nazywać te rzeczy po imieniu. I to też jest, co jest istotne. Słabość nie może być naszą wymówką. Ona nas nie zwalnia z odpowiedzialności za nasze wybory, z naszej samodzielności życiowej, myślowej. Ok? Bo są takie osoby, które mówią sobie w ten sposób. Jestem słaby. I teraz kochaj mnie w tym stanie. Ale jeżeli masz możliwość skorzystania z zasobów, z narzędzi, z nauki, z potencjału innych ludzi, żeby wyjść z tego miejsca, żeby się rozwinąć w tym miejscu, wiecie, o co chodzi? Żeby ktoś cię zasilił i umocnił, a tego nie robisz,
tylko się zasłaniasz swoją słabością, usprawiedliwiasz swoją słabość, to ty grzeszysz. To jest grzech. Jeżeli możesz, a nie robisz, to jest grzech. Okej? I trzeba wtedy pokutować, bo są takie osoby, które przekraczają w ten sposób tą granicę prawdy. I chcą, nie chcą rozwoju, nie chcą zmiany, ale chcą jakiegoś elementu. Na zasadzie na przykład, karm mnie teraz, daj mi rybę. Ale ja cię nauczę łowić ryby. Nie, nie, ja chcę rybę. Rybę chcę. Do końca życia masz mnie karmić w ogóle rybami, bo przecież jestem słaby. Ale zasilający się staw powie, chodź, nauczę cię, jak się łowi ryby. Bo to jest prorozwojowe dla tego człowieka, ok? I słabość nie jest ujmą. Chcę, żeby to mocno wybrzmiało. Bo to nie chodzi teraz na takiej zasadzie, że piętnujemy słabość. Żeby to było jasne. Człowiek jest złożeniem słabych elementów i mocnych. Tam, gdzie jesteś słabszy, masz szukać rozwiązania w postaci drugiego człowieka i zasilenia, tak? On cię będzie umacniał. Tutaj piętnuję tylko tą słabość, która wynika z tego, że możesz z tego miejsca patologii wyjść, a nie wychodzisz. To jest grzech. Nie jest ujmą to, że zauważasz jakieś miejsca, gdzie nie dociągasz, na przykład, gdzie się kończysz naturalnie, gdzie nie masz wiedzy, nie masz umiejętności i tak dalej. To nie jest problem. To nie jest ujmą. Mówię, staje się to wtedy, kiedy świadomie decydujesz się nic z tym nie robić dalej. To tu jest ten problem, słuchajcie. Nie w samej słabości jako osobowości, tylko w tym, że ty w ogóle mając potencjał, mając możliwości, nie działasz, nie robisz nic, żeby się rozwinąć dalej. Żeby skorzystać z tego, co w ogóle mamy dostępne tutaj pod nosem na przykład. Nie? To tutaj jest problem. Zasilenie to jest współpraca, a nie działanie za kogoś. Po prostu o to tu chodzi. Czyli jak pojawia się drugi człowiek, to po to, żeby pomóc ci się rozwinąć, a nie żeby brać na barki twoje życie, bo każdy swój ciężar poniesie. To jest ważne, żeby to było jasne. Więc wszystko ma być w obrocie. Tam, gdzie jesteś słabszy, poszukaj mocniejszego w danym temacie, żeby pomógł ci się rozwinąć. Ale tam, gdzie jesteś mocniejszy, to zasil tego słabszego. To są zasilające się stawy. To nie działa w jednym kierunku i w jedną stronę. Tak jak wspomniałam, że osoby, które potrzebują zasilenia, nie korzystają, a te, które mogłyby coś komuś dać, po prostu zasłaniają się słabością i w ogóle nie wykonują żadnego ruchu. To nie tak działa, nie? Jeżeli jesteś mocny, nie garść tym człowiekiem, który jest słabszy, tylko pomóż mu się rozwinąć w tym elemencie. Usłuż mu tym, co masz, twoim zasobem, który posiadasz, bo każdy z nas posiada jakiś potencjał, jakieś zasoby, które może włożyć w życie drugiego człowieka. Każdy ma pewną miarę tego zasobu, który może włożyć. Jesteś mocny nie tylko, tak jak wspomniałam, dla siebie, ale też po to, aby zasilać innych ludzi. Nie? A jesteś mocny, wiecie dlaczego? Jesteś mocny dlatego, bo nauczyłeś się korzystać z pomocy innych. Słabi, którzy pozostają w miejscu słabości, to są te postaci, te osoby, które właśnie nie korzystają z pracy zespołowej. Tylko to jest na zasadzie ja sam, ja wszystko sam. Ja do wszystkiego dojdę, ja wszystko załatwię i tak dalej. Łapiecie, o co chodzi? To jest tylko taka różnica. Człowiek, który ma wysokie poczucie własnej wartości, człowiek, który stoi na prawdzie, człowiek, który rozumie różnorodność, który rozumie, że ma mocne strony i słabe strony, idzie i korzysta. Przygląda się tylko od kogo co. Co mogę dać? Co mogę z tobą wymienić? Ja mam jabłka. Ty masz orzechy, wymieńmy się. Albo zróbmy razem ciasto jesienne jakieś z jabłkami i z orzechami. Zróbmy coś. Wiecie, o co chodzi? Można to połączyć, tak? Kolejnym bardzo ważnym warunkiem jest edukacja. I tego nie pominiemy, słuchajcie. Na poziomie relacji międzyludzkich jest tak, że łączymy się w większości przypadków z uwagi na pewne podobieństwo między nami. Temperamentu, zainteresowań, miejsca zamieszkania. Zgadza się? W większości przypadków jest coś, co nas łączy. Jakiś taki element, który nas zazwyczaj łączy. Ale jeżeli patrzymy na poziomie zasilenia się stawów, to tutaj jest istotne to, abyś szukał ludzi, którzy są dalej niż ty,
którzy pomogą ci się rozwinąć, którzy cię zasilą, ale wtedy to oznacza, że musisz zacząć wychodzić ze swojej strefy komfortu. To, co mówiła dzisiaj Nina. Musisz pójść dalej, poza to, co już znasz. Musisz zacząć się łączyć z ludźmi, którzy są inni niż ty. Musisz zacząć brać od nich nowe elementy, których ty nie masz. Wiecie, o co chodzi? Bo inaczej będziemy się kisić w własnym sosie. Nie ma możliwości rozwoju, jeżeli my pozostaniemy w tym samym miejscu. Musimy ruszać dalej. Musimy czerpać z nowych zasobów, z nowych środowisk, z nowych źródeł. Ucz się tego. Szukaj tych, którzy cię będą doposażać w nowe elementy. Którzy będą dopełniać te elementy, które już masz. Szukaj takich osób, które cię będą inspirować, które cię będą zachęcać, które cię będą w ogóle motywować do działania. Wiecie, o co chodzi? Cały czas nakierowanie, cel, ruch, cały czas to musi być przed naszymi oczami. To nie może gdzieś tam nam zboczyć na dalszy plan. Ucz się od innych, dowiaduj się od nich. Ktoś coś wie, czego ty nie wiesz, a weź go zapytaj. A weź zapytaj go, jak on to zrobił, jak do tego doszedł. A niech ci pokaże, a niech ci usłuży swoim doświadczeniem. My nie korzystamy, słuchajcie, z tego wielokrotnie. My uważamy, że wszystko musimy sami jakoś w jakiś dziwny sposób zrozumieć, pojąć. Ale po co wyważać drzwi, które zostały otwarte przez kogoś wcześniej? Trochę bez sensu. Mamy wokół tyle możliwego materiału, który możemy przyjąć, przyswoić. Tyle umiejętności, tyle zasobów, tyle doświadczenia. Musimy zacząć się łączyć ze sobą w taki sposób właśnie, inspirować się nawzajem, motywować, wprowadzać w nowe, wprowadzać nawzajem w ruch ku życiu, co będzie na przykład czasami oznaczało co? To wyciągnięcie ze stagnacji, skorygowanie. Słowo mówi w ten sposób, co macie? Do tego, co macie, zostanie wam dodane. W nowym sezonie to jest bardzo istotne. Obracaj tym, co już masz. Obróć tym w swoim życiu i współpracuj z innymi. A ta współpraca będzie pomnażać ten potencjał. Twoje życie to setki połączeń. Wykorzystuj je, aby się rozwijać. A później rozwijaj innych. Pomagaj tym ludziom. Zasilenie to jest przepływ. I teraz powiem taką jeszcze jedną ważną rzecz. Już niedługo będę kończyć. Chcę coś powiedzieć na temat relacji między liderami a owcami. Bo to też wielokrotnie jest tak w Kościele, że jest tutaj pewien problem, pewne niezrozumienie, jak się korzysta z tego zasilenia. Ty, który jesteś liderem, pasiesz swoje owce. Doglądasz je, ochraniasz, karmisz najlepszym. Korzystaj z zasobów Bożych złożonych w tych ludziach. Ucz się od nich. To, że jesteś liderem, nie oznacza, że nie możesz się uczyć od owiec. Przecież po coś się też karmisz, rozwijają się na twoich ramionach. Mogą ci coś dać, doposażyć twoje życie. To, że jesteś liderem, nie oznacza, że musisz wszystko sam i o własnych siłach. Włożyłeś potencjał w te owce, zasiałeś w nie. Możesz zebrać plon. Możesz skorzystać z tego, w jakim miejscu są te osoby. Doprowadziłeś je do miejsca rozwoju, skorzystaj z ich rozwoju. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ty będziesz korzystał, ty się będziesz powiększał. Z automatu twoje owce też będą się powiększały, ponieważ jesteś ich liderem. Rozumiecie to? Czym większy ja, tym większy Kościół. I czym większy Kościół, tym większy ja. Zasilające się nawzajem stawy. Wzajemny rozwój. A owieczki kochane, jeżeli do was przyjdzie wasz lider po to, aby od was się uczyć, aby się czegoś dowiedzieć, to bardzo ważne jest to, żeby mieć cały czas przed oczami, że to jest twój lider, że to jest twój duchowy autorytet, że to, że do ciebie przyszedł po naukę, nic mu nie ujmuje, nie możesz nim gardzić.
Nie możesz w swoim sercu poniżyć go do rangi kogoś, kto jest niewyuczony, komu coś brakuje. Nie. To jest bardzo istotne, abyś pilnował swojego serca i rozumiał zależność. Bo skoro coś masz, to zasil twojego pastora, twojego lidera, osobę, która ci usługuje. Tym, co masz, zasil. Chcesz, żeby twój pastor, twój lider był większy? Daj mu to, co masz. Doposaż jego życie. Dopełnij. Rozwiń. Pomóż mu. Bo czym on będzie większy, tym pociągnie cię dalej, bo to Boży urzędnik. Łapiecie to? To jest bardzo ważne. Jak dziecko rozumie autorytet rodzica, to nie ma znaczenia, czy rodzic jest świetnie wykształcony, czy nie jest wykształcony. Dalej w oczach tego dzieciaka będzie autorytetem, będzie rodzicem. I to chodzi o to, żebyście patrzyli z tej perspektywy. Bo zadaniem rodzica jest to, pociągnąć dalej to dziecko, żeby poszło dalej niż on. Normalnie myślący rodzic będzie chciał dać lepsze możliwości i warunki startu swojemu dziecku. I to dziecko, kiedy poszło dalej niż rodzic, nie może gardzić swoim rodzicem z uwagi na to, ale ma co? Doposażyć tam, gdzie może jego życie. To jest bardzo ważne, żebyście zobaczyli tą zależność. To jest zależność owcy z liderem i lidera z owcą. Nawzajem zasilające się stawy, obrót miłosny między nimi. Widzicie to teraz? Rozumiecie to, o czym mówię? Potrzebuję jakiejś reakcji, że rozumiecie? Bo taki poker face po prostu. Jesteście. Już niedługo kończę, więc po prostu nie śpicie tutaj. Więc to jest istotne. Jesteśmy jednym ciałem, nie? Tak mówi słowo. Jesteśmy jednym ciałem, ale z osobna jesteśmy członkami. I teraz patrzcie. Jesteśmy jednym ciałem z perspektywy ducha. Tak jesteśmy czytani. I wielokrotnie jest tak, że dzieje się u jednego z was coś, to dotyka to tak czy siak cały Kościół. Zauważyliście to? Bo jak cierpi jeden członek, to całe ciało cierpi. Jak was boli głowa, to jednak tak naprawdę w całym ciele czujecie osłabienie. Zgadza się? To nie jest tak, że tylko głowa. Całe ciało też reaguje na to negatywnie. Zgadza się? Macie takie reakcje, prawda? I tak samo w drugą stronę. Kiedy jeden członek się ucieszy, to i cała społeczność też cieszy się z tego powodu. Tak funkcjonuje ciało. Więc teraz patrzcie na to, że to nie jest bez znaczenia, co się u was indywidualnie dzieje, ponieważ to się przekłada na całe ciało, czyli na cały Kościół. Więc kiedy jest mowa, ogarniajcie duszę, rozwijajcie się, działajcie, to nie chodzi tylko i wyłącznie o wasze życie. W pierwszej kolejności oczywiście tak, ale tu chodzi o życie wspólnoty, bo w jakim stanie jednostka, w takim stanie jest cały Kościół. Bo Kościół jest tak silny i tak mocny, jak najsłabsza jednostka w tym Kościele. Słuchajcie, taka jest zależność. Tak to wygląda. Więc to jest bardzo ważne, że kiedy my się podnosimy, my się rozwijamy, my czyścimy naszą duszę, to z automatu Kościół cały jako Kościół wskakuje level wyżej. Więc to nie jest na zasadzie, niech on se robi, ja nie będę robił. Ale twoje nierobienie ma też wpływ na kondycję Kościoła. I twoje robienie też ma kondycję, wpływa na kondycję. Łapiecie to? To jest bardzo ważna zależność, żebyśmy to w ogóle widzieli. Dlatego dbaj o to, rozwijaj się, pilnuj, że tak powiem, tego, żeby cały czas pracować, działać, rozwijać się. Bo robisz to nie tylko dla siebie samego, ale też dla innych ludzi. Po prostu. Patrz szerzej, bo ktoś cię potrzebuje do rozwoju, ale ty też kogoś potrzebujesz do swojego rozwoju. Więc twój aktualny stan, twojej duszy jest kluczowy dla ciebie, dla drugiego człowieka, żeby móc realnie skorzystać z zasilających się stawów. I w nowym sezonie, tak jak wspomniałam, to będzie bardzo istotne. Nauka, współpracy, wzajemna motywacja siebie, zachęta, edukacja, nacisk kładę na słowo edukacja. Szeroko pojęta edukacja. To będzie bardzo, bardzo, bardzo ważne w nowym sezonie. Więc my nie możemy pominąć tych elementów. Musimy się w prawidłowy sposób ustawić. Słowo mówi, że podwójny sznur tak szybko się nie zerwie, a potrójny? Istotne jest zasilenie. W nowym sezonie to jest pewnego rodzaju słowo klucz. Już na sam koniec. Przeczytałam takie zdanie, że za każdym człowiekiem sukcesu
stoi sztab ludzi, na przykład za prezydentem, nie? Pytanie do was. Zostawię was z tymi pytaniami. Czy chcielibyście przyczynić się do czyjegoś sukcesu i być w takim sztabie ludzi? I czy chcielibyście, aby w waszym życiu pojawili się tacy ludzie, którzy staną za waszymi plecami i doprowadzą was do miejsca sukcesu? Amen.